Chciałem opowiedzieć kilka słów o najnowszej książce poetyckiej Darka Foxa, Ludzie kultury, wydanej w ubiegłym roku przez wydawnictwo Warstwy. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to sama okładka, która jest, jak na książkę poetycką, dość nietypowa. Mamy tutaj złote litery na czarnym tle. Jedna z krytyczek uznała, że jest to coś na podobieństwo napisu nagrobnego. Można to, wydaje mi się, interpretować w tym kierunku, ale równie dobrze można to odczytywać również inaczej, jako naśladowanie choćby dyplomów różnego rodzaju. Przy czym, jak widzimy, jest tutaj, prawda, słowo kultury zostało podzielone. Można tu, prawda, również z tego wyprowadzać różne wnioski. Z jednej strony, powiedzmy, klasycznie powinno być to słowo całe, więc troszeczkę mniejszą czcionką, więc ten podział tutaj również może mieć swoje znaczenie. Ostatnie książki poetyckie Foxa wyróżnia w zasadzie takie zamiłowanie do strofy dwuwersowej. Jego wszystkie wiersze zamieszczone w tym tomiku mają właśnie taką formę, jakkolwiek różny rozmiar metryczny, i w gruncie rzeczy niektóre to po prostu proste zdania rozbite na dwuwersy. Co charakteryzuje ten tomik? Jeśli porównamy go z wcześniejszymi, choćby z debiutanckim, to widać tutaj daleko posuniętą degradację, czy powiedziałbym wulgaryzację wręcz języka. W wielu tekstach pojawiają się słowa powszechnie uznane za wulgarne. I wydaje mi się, że tutaj również jest to pewnego rodzaju diagnoza współczesnej kultury, bo a więc tej kultury, czy ludzi kultury, których mamy wskazanych w tytule. Jest to jedno, książka ta jest, wydaje mi się, jak najbardziej aktualna i w jakiś sposób opisuje sytuację kultury współczesnej, przynajmniej naszej kultury, bo tematyka wierszy Foxa raczej skupia się na krajowym podwórku i nie wychodzi poza jakieś typowo, powiedzmy, polskie zjawiska. Przynajmniej tak to można odczytywać. Może zacytuję jeden z tekstów, króciutko, początek i jego zakończenie. Byłbym się z nią ożenił, ale nie chciała utknąć na samym dole drabiny społecznej ze mną. Byłbym się z nią ożenił, ale nie chciała utknąć na samym dole drabiny społecznej z moim ojcem. I tak dalej. I zakończenie. Byłbym się z nią ożenił, ale nie chciała utknąć na samym dole drabiny społecznej z moją biblioteką. Zakończenie tego wiersza stanowi doskonałą, powiedzmy, puentę, czy całe doskonałe podsumowanie sytuacji kultury współczesnej i ludzi kultury, którzy według Foxa znaleźli się na samym dole drabiny społecznej.